Nie wierzę po prostu w to, co się dzieje na tym cholernym świecie. Właśnie zobaczyłem na stronie, na pewnej stronie internetowej, że wyszła nowa gierka. Kolejna niebezpieczna gierka, która wyszła do Polski. Do Polski dotarła kolejna niebezpieczna gra. Zostań wróżką ognia. Została stworzona przez ludzi, którzy również stworzyli popularną bajkę Winx Club, Szkoła Czarownic. Zbieg okoliczności, wróżka ognia, Winx Club, czarownicy. Wiem, że wróżki nie istnieją, ale no niestety tak jest. Co trzeba niestety zrobić w tej grze? Same okropne rzeczy. Już nawet wam pokażę, co trzeba zrobić. Momencik, dajcie mi momencik. To jest bardzo, naprawdę bardzo niebezpieczna gra, która może zabić nie tylko was, moi drodzy słuchacze, ale całą waszą rodzinę. Zostań wróżką ognia. Co trzeba zrobić? Już wam czytam. Tak, z tego małego telefonu. O północy, kiedy wszyscy będą już spali, wstań z łóżka, przejdź po swoim pokoju 3 razy, a następnie wypowiedz magiczne słowa. Czarodziejki Alfea, małe słodkie wróżki, dajcie mi siłę, proszę. Potem po cichu idź do kuchni, tak żeby nikt cię nie zauważył. W przeciwnym razie magia słów zniknie. Odkręć wszystkie 4 palniki na kuchence gazowej. Następnie idź spać. Magia gazu od razu do ciebie przyjdzie. Będziesz nim oddychać przez całą noc. O poranku, kiedy się obudzisz, wypowiedz słowa. Dziękuję wam, czarodziejki Alfea. Stałam się wróżką. No, w przypadku chłopaków stałem. Od tej pory będziesz prawdziwą wróżką ognia. Jedną z ofiar tej gry stała się 5-letnia Sofia Jeżowa, która doznała rozległych obrażeń ciała, inaczej poparzeń. Rosyjska policja prowadzi dochodzenie, ale nie znaleziono niestety twórcy tej gry. Straszne to jest, co robią. Najpierw niebieski wieloryb, a teraz to. Odkręć wszystkie 4 palniki na kuchence gazowej. Co najlepiej zrobić, żeby nie grać tą grę? Pomyśleć. A co się stanie? No jakie 4 kulki? Przecież to nas zabije. Tak jest najlepiej. Też najlepiej jest jednak nie czytać tych pierdół. Bo najgorsze, co może być, to własna śmierć. Nie będę mógł się po tym podbierać. Jeżeli ktoś z was, z moich fanów, zagra w tą grę i umrze. Bo jak już mówiłem przy niebieskim wielorybie, nie toleruję samobójstw. I wy też dobrze o tym wiecie. Dziękuję. Do zobaczenia niedługo.